Witam wszystkich masochistów, którzy lubią grać Twinsami. Nie wiem, czy wiecie, ale w moim portfolio jeszcze nie znalazła się nawet gierka właśnie Twinsami, bliźniętami, więc warto by było w końcu zagrać. Nie wiem nic o tym killerze, zagrałem nim w życiu raz albo dwa razy, mniej niż pięć na pewno. Nie wiem, o co chodzi, postaram się dowiedzieć. Generalnie rzecz ujmując, addony jakie mamy, to te, które podpatrzyłem na YouTubie, czyli skraca czas ładowania skoku o 0,2 sekundy i zwiększa prędkość Wiktora o 0,3 metra na sekundę. Dużo cyferek, nikt z tego nic nie rozumie, ale to powoduje, że jest fajniej, to powoduje, że też jest fajniej. Mamy setki, bo bez setek to jest jak, wiecie, żołnierz bez karabina, tam uczeń bez długopisu, gracz bez setek. A z buildu to mamy Enduring plus Brutal Strength, czyli combo na to, gdybym palety widział za często w meczu. Mamy też dwa perki na slowdown, ruina, która pójdzie prawdopodobnie w pierwszej minucie meczu, oraz Scorch Hook Pain Resonance, który jest ścisłą topką perków, bo bez mety nie ma wyników. Chciałem powiedzieć, bez mety nie ma kobiety, ale to by nie miało sensu w tym kontekście. Zapraszam was do oglądania. Przedszkole Batham. Przedszkole Batham wywołuje we mnie masę negatywnych emocji, ale nie wywołuje aż tak dużo negatywnych emocji, bo nie zostałem na nie wysłany. Nie mam STBFL, nie mam Slopiego, co podobno jest perkami, które się przydają na Twinsach. O ty kurwa! Jeszcze moonwalkuje idąc i teraz... Aha, no to będziemy się bawić, będziemy się bawić. Pierwszy hit. Teraz to, co powinienem zrobić, to chyba zrobić to. Nie wiem, nie grałem tym killerem nigdy. Kurwa, jak się porusza topornie to gówno. A! Zrobiłem się... Co ty kurwa robisz? Co za klaun? Gdzie my tam? Pierdałam się przez okno. To jest metoda wchodzenia do domu na starego. O kurwa! Zrobił to. No, no wiele mu to nie dało. Mamy piwnicę, co oznacza, że jest fajnie. Podobno trzeba zrobić tak. Kurwa, poczekajcie, bo ja nie wiem. To się jakoś robiło. Tak? Tu się wchodzi do piwnicy. A czemu nie mogę? Dobra, chuj, zostawiamy go tu i wierzymy, że coś z tego będzie. Jak go ściągną, to ja się wpierdalam na młodego i robię oro. No, 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 tak to działa. Chyba, że on zniknie. Nie może zniknąć, nie? Nie może. Powiedzcie mi, że nie może zniknąć, proszę. Ha! Kurwa, kontrol! O, teraz wycelować? Dobrze, udało się. Teraz jestem zdecydowanie za daleko, żeby cokolwiek z tym faktem kurwa zrobić. O, o, ślady krwi widzę, widzę. Tam coś widzę. Nie wiem czemu. Dobra. Jak, kurwa, co ja zrobiłem? Czemu on... Co on... Co jest nie tak z tym killerem? Beznadziejny on jest. Ja go kurwa gonię. Haha! No, jest. Teraz kontrol? Kontrol? Tak, kontrol. Zniszczę te drzwi, chociaż wiem, że to błąd, ale chcę go powiesić. Bo mogę to zrobić. O ty kurwa! Jeszcze mi kopiesz mojego... Powiedziałbym to słowo, ale nie wiem, czy jest zakazane. W dupie to mam. Aborcję mi zrobił. To bardzo niemiłe. O, dzień dobry. Udam, że cię nie widziałem, ale jednak cię widziałem. A to jest obsesja, to wyjebane w nią mamy. A nie, przecież nie mamy w nią wyjebane, przecież nie mamy STBFL, co ja pierdolę. Dobra, robimy teraz ten trik. Patrzcie, oni się tego kurwa nie spodziewają. Dobra, spodziewali się, ale mogli się nie spodziewać. Ała. Nie mam ruiny. Miałem ruinę, nie mam ruiny swoją drogą. Plan jest taki, że chyba, bo nie wiem, robi się tak, że się surwa normalnie uderza, a potem się paroba wypuszcza. Co kurwa palety kampisz? Ja ci dam. Ale Bloodlust mi się zachował przynajmniej. Miło. Kurwa, jej nigdy nie dogonię w tym tempie, jak ona po prostu będzie biegła, zrzucała palety, ja będę sobie biegł. Dobra, pierdolę, rzucamy, kurwa, paroba. Pracuj na swoje 500 plusy.
O, no. I super. Nie super widzowie, czy super? Czekaj, bo ono schodzi gdzieś tam na dół. Dobra, robimy taki trik. Znowu. Haha! Udało się! Kurwa, mówiłem, że jestem geniuszem. Aha, i jak ją powalę z Wiktorem na plecach, to od razu ja ją biorę na plecy w ramach rewanżu. W sensie, Wiktor wraca, ale ja ją biorę na plecy. W sensie, no wiesz o co chodzi. Nie wiem, dziwny ten killer. Z Painresa to ja tylko raz skorzystałem. O, haha. Przyjemniaczek robi gena. No dobra, to był ciąg wydarzeń, których nie zrozumiałem. Dobra, wypuszczamy paroba od razu, bo śmiesznie się nim skacze. Kurwa! No komedia. Komedia to, co się dzieje w tym meczu. Tu jest. No zdejmuj go, kurwa, z tej czapy, bo ja też chcę go trochę poużywać. Co na sobie myślisz? Będzie chodziła z Wiktorem? A mogę go przyzwać teraz. Dobra, tu klikam prawy. Nie masz i. I. Ale Felix wrócił prawdopodobnie do Szaka, więc jeśli Tengen dostanie painrezem, to źle. Ten killer jest beznadziejny, to jest piękna sprawa. Siemano! No ci kurwa, zaraz. Ukrócę twoje męki. Zostaw mnie! O, nie, dlaczego no tak szybko kopię? Gdzie ja jestem? Gdzie jest ona? O, cześć. Mówiłem wam, że ten killer jest OP? To nie słuchaliście. No i teraz ten gen dostał, tamten gen dostał, każdy gen dostał. Super się bawimy. Czy on się wjebał do piwnicy? Tak? Cześć. Nie wiem, coś stało. Miałem wrażenie, że się nie wjebał do piwnicy. Wrażenie. Oczywistą normalnością. Oczywistą oczywistością. Masło myślane. To się pleonazm nazywa. Dla was niewyedukowanych nastolatków. Oczywistą rzeczą powinno być to, że ktoś nie idzie do piwnicy. To jest rzecz, której byśmy się domyślali, ale jednak. No. Przysięgam na Jezuska. Tak się nie powinno wydarzyć. Idziemy za nią. Jezu, ona jest tak wolno po tym wybudzeniu ze śpiączki idzie. Ja nie wiem. Kurwo z Dead Hardem, no. Ja cię tu trzymam. Jeszcze ma klucz, chłop. Ale kurwa, próbuję przejść. Przepuść mnie na lewy. Przepraszam za to. Przepraszam cię. Nie chciałem, w sensie chciałem, ale nie chciałem. Przepraszam w każdym razie. Było bardzo niemiłe z mojej strony. A! Aha! Haha! Kurwa, jak ja jestem inteligentny! Po jednym śladzie krwi, bo tak jak w tej... W tym programie jest taki program, nie wiem jak się nazywa... Familiada czy coś? Jest tak mówią, po jednej nutce. To ja zrobiłem po jednym śladzie. Cudowny jest ten killer, przecież ta rozgrywka była prostsza niż myślałem, nawet 3 geny do końca. Nie wiem gdzie jest ten hacz, no uciekaj już! Proszę! Aha. No tak. To miało sporo sensu. Dobra, robimy tak, taką sztuczkę. Nazwa sztuczka magiczka się nazywa. Musi się to udać. Wpierdalamy młodego tutaj do kąta, tam gdzie jego miejsce. Idziemy do drugiej bramy. Jeśli będziemy chociaż trochę szczęścia mieć, to jeszcze to ugram. I stajemy tu. A, nie mogę. Mogę, nie mogę. To musi być jakaś taktyka, to musi być coś, co ludzie ogarniają. A, czy poczekaj no chwileczkę, że tamten skurwysyn, co zdechł w piwnicy... Mogłem to powiedzieć nieco mniej ofensywnie. On miał klucz, może ona klucza szuka. Cześć, otwieraj, szybko! Wiecie, co jest zabawne? Że nawet jakby zdążyła to otworzyć, to by nie uciekła. I hop sasa. O kurwa, złapałem ją. Co? Także widzowie,
Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego meczu. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał grać Twinsami, ani nie będę chciał grać Twinsami, bo to, co przeżyłem w tym meczu, było chyba zjawiskiem skrajnie nieprzyjemnym do odczuwania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Cześć. Chciałbym cię mieć na wieczór i kawę. Zapukaj raz, to może się odważę. Wyznać ci to, o czym marzę. Nasze myśli błądzą same. Mam już dość twych zagadek. Zbite szkło na dywanie. Mała chyba mamy dramę. Ja ciebie zaproszę na kolację. Chcemy pełno wrażeń, to będą najlepsze wakacje. Może nie na Zanzibarze.